Przyjaciele. Chcę dzisiaj wam powiedzieć o czymś, co nazywam miłosnymi realiami. Księdze Jakuba, Jakub ciekawy człowiek, w drugim rozdziale. Jakub nazywany wielbłądem przez wielu. Miał pseudonim Wielbłąd. Wiecie, dlaczego miał pseudonim Wielbłąd? Miał kolana jak wielbłąd od klęczenia. Był człowiekiem modlitwy. Marcin Luther chciał ten list. Powiedział, gdyby to od niego zależało, to by ten list wyrwał z Biblii. List Jakuba, drugi rozdział, od 17 do 20 wersetu na razie może. Jest napisane tak, tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi więc wiarę swoją bez uczynków. A ja pokażę ci wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? A, przeczytajmy się dalej. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami, widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek był usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. To są mocne teksty, co? Pamiętajcie, że jesteśmy ruchem wiary. Ale te teksty są bardzo ciekawe, ponieważ one wyprowadzają chrześcijaństwo z tak zwanego teoretycznego życia. Z życie teoretyczne. Ja spotykam dzisiaj wielu teoretycznych chrześcijan, którzy mówią, wierzę w Boga. Zresztą w tym kraju kogokolwiek zapytasz, w ogóle to byś przeszedł, to byś mało ateistów spotkał, byś raczej spotkał każdego, powiedział, zazwyczaj to byłby wierzący, niepraktykujący, tak się to nazywa, to jest przeciętny Polak. Mówi, ja wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół. To są ludzie, którzy nie poznali Jezusa nigdy. Rozumiecie? Ludzie, którzy nie poznali Jezusa. Normalny człowiek, który rodzi się na nowo z Bożego Ducha, rodzi się dlatego, że Jezus umarł za jego grzechy. Za to, że on winien być w piekle, to poszedł tam sam Syn Boży. Człowiek wierzy w to i rodzi się na nowo, ale potem, wiecie co się zaczyna? Zaczyna się życie. 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 Proza życia. Na przykład idź i szerz królestwo moje. Wierzący człowiek. Idź i szerz królestwo. Głoś Ewangelię. Uzdrawiaj chorych. Wypędzaj demony. Wskrzeszaj zmartwych. Wow. Nie, człowiek mówi, jestem wierzący. Mówisz mu, dawaj pieniądze na królestwo. A on mówi, nic ci do moich pieniędzy. Wow. Twardzie. Tutaj jest napisane taki tekst. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Co to jest wiara bez uczynków? Jak można komuś udowodnić,
że się poznało Boga. Często do mnie ludzie mówią tak: jaki ty masz dowód na to, co ty głosisz? Ja mówię: ty. Ty w ogóle, mówię, masz internet w domu? Mówię, jeżeli ty masz w domu internet i w ogóle masz odrobinę logiki w głowie i prześledzisz w ogóle to, co ja robię od 2001 roku i co ja przez ten okres czasu zrobiłem, no to przecież w ogóle czysta logika ci pokaże, że albo ze mną w ogóle jest, ja nie wiem, albo ja jestem jakiś, ja nie wiem, oszust na miarę po prostu tego kraju, albo faktycznie że Jezusa poznałem. Bo co trzeba zrobić? Wiecie, my tutaj, w tym miejscu, tutaj, przez rok czasu przyjeżdżaliśmy tylko z moją żoną co tydzień. Stawialiśmy sobie małą kolumienkę tutaj przy tym w ogóle niebieskim, co tu stoi. Sara była ubrana jak jeden wielki bałwanek, jak była zima, i tam sobie stała i tuptała nóżkami, a my na zmianę głosiliśmy im Ewangelię tutaj. Ktoś powiedział, dlaczego oni to robią? Po co oni to robią? Po co oni przyjeżdżają 50 kilometrów, stają w centrum Warszawy okrągłym rogiem i głoszą Chrystusa? Czy ktoś im za to płaci? Nie, nikt im nie płaci. Pracowałem na wózku widłowym, tak? I przyjeżdżałem co tydzień głosić Ewangelię tutaj. Wiesz po co? Żeby ludzie się rodzili na nowo! W jednym celu! I trzeba mieć Ducha Świętego, żeby tak żyć! Jak byłem w świecie i byłem złodziejem, miałem 100 tysięcy miesięcznie bez ruszania dupy z domu. Ja się pytam, co trzeba mieć w głowie, żeby iść do pracy za 1750 zł i wywozić śmieci. Będąc zawodowym złodziejem, człowieku, ja się nie nawróciłem do Jezusa, dlatego że ja nie miałem co w ogóle do garka włożyć. Ja się nawróciłem, co robić, spokój, ja miałem spokój. Ja miałem spokój, ja byłem człowiekiem, który był zdecydowany żyć jako przestępca. Ja nie byłem przypadkowym przestępcą. Ja nie byłem przypadkowym przestępcą. Ja chciałem tak żyć. Ja uważałem, że do pracy to jest chami traktor. Takie miałem w ogóle powiedzenie. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja miałem takie zwyrodnienie w głowie, a potem ja idę włożyć śmieci za 1750 zł. Ja się pytam, kto może to zrobić? Duch Święty! Szedłem do więzienia, jeździłem BMW piątką luksusową. Wyszedłem, jeździłem różowym składakiem. Kto to może zrobić? Duch Święty! To nikt nie jest w stanie tak naturalnie zrobić, bo po co? Ja się pytam, po co? Mając wszystko, podjąć decyzję, żeby żyć dla Boga. To jest efekt wiary i to są uczynki wiary. Byłem erotomanem, człowiekiem podpieprzonym na pułapie seksualnym. Wszędzie w tych burdelach tam byłem, odtąd aż proszę ciebie po hotel tam. Dzisiaj jedyna kobieta, która mnie kręci seksualnie, to jest moja żona. Wiecie, jak to się nazywa? Cud! To cud! Rozumiesz? Cud! To są uczynki wiary. Dlatego jak ktoś do mnie mówi tak, ja wierzę, ja mówię, pokaż mi. Pokaż mi wiarę swoją, a ja ci pokażę swoją. Pokaż mi wiarę. Zrozumcie, co ja mówię, to jest bardzo ważne. Jesteśmy kościołem przebudzeniowym. O nas muszą słyszeć, nas muszą widzieć. Nie tylko musimy być gotowi dawać wzór w tym społeczeństwie, ale również być gotowi życie swoje położyć. Życie swoje położyć. Stracić twarz. Stracić twarz. Wyciągnąć do wierzchu wszystkie brudy, które były wokół twojego życia. Nie bać się. To tylko Duch Święty jest w stanie zrobić. List do Efezjan 2:8-10. Zobacz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was, Boży, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ta podstawa jest znana każdemu chrześcijaninowi.
Wiemy, że do nieba idziemy za darmo. Wiemy, że na niebo nie możemy zapracować. Wiemy, że nie możemy zasłużyć. Łaska to niezasłużona Boża przychylność. Amen. Nie ma czyśćca. Rozumiecie? Maryja nie jest czwartą osobą Trójcy Świętej, która nam załatwia chody u Jezusa. To wszystko ściema. Z łaski jesteśmy zbawieni. Przez wiarę. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie mamy czym się szczycić, że do nieba idziemy, bo to Jezus nam załatwił. Ale 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Co to oznacza? To nie oznacza, że jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to teraz masz usiąść na dupie i nic nie robić, więc idę do nieba, high life, będę żył sobie jak będę chciał, krew Jezusika będzie mnie obmywała, rozumiesz? Czasami sobie pójdę tam, czasami pójdę tam, bo grzech nade mną nie panuje. Tak, grzech nad tobą nie panuje. Nawet jeśli upadniesz 1000 razy na minutę, krew Jezusa cię obmyje. Rozumiesz? Ale tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o odpowiedzialność związaną ze zbawieniem. Nie odpowiedzialność wobec Boga, ale odpowiedzialność wobec ludzi tu na ziemi. Mamy tutaj ludziom na ziemi zaprezentować Królestwo. Amen? Królestwo mamy zaprezentować. Dlatego wiara nasza musi być wypełniona uczynkami Bożymi. My nie możemy się snuć jak dziwne jakieś stworzenia. Ja się czasami przyglądam ludziom, chrześcijanom, się snują. Snują się tak. Rozumiesz? Ja mówię, co oni robią? Jak zbłąkane ptaki, jak ćma, co wpada do mnie do domu czasem. On tak chodzi po prostu. Czy to katolicy, czy to protestanci, nie ma żadnego znaczenia. Wiara bez uczynków jest martwa. To oznacza, że jedyną rzeczą, którą ci załatwi ta wiara, to wejście do nieba. W ogóle, jeżeli cię tylko interesuje wejście do nieba, to nie ma żadnego problemu, to kazanie nie jest dla ciebie. Jeżeli w ogóle tylko ci o to chodzi, żeby zwinąć tyłek w troki i pójść do nieba. Okej, w porządku. Jezus ci to załatwił. Masz za darmo, za free. Tak? Żadnych czyśćców, żadnych bajerów, rozumiesz? Nie będzie żadnych przepychanek, nie będzie żadnego rozliczanka, tak? Idziesz do nieba przez krew Jezusa, amen? Ale jeżeli tylko to cię interesuje, rozumiesz? To jest płytkie jak staw w zegrzu. Płytkie. Ponieważ tych ludzi w tym kraju, prawie 40 milionów, tak, szuka dzisiaj jakiegoś sensu życia i odnajdują głupotę. Religię, humanizm, to odnajdują, rozumiesz? Albo grzech. Nasze uczynki, one muszą z nas manifestować. Nie dlatego, żeby się Bogu podobać, bo my się Bogu podobamy przez Chrystusa Jezusa. My się nie potrzebujemy Bogu podobać przez nasze uczynki. Powiem ci tak, czy czynisz dobrze, czy źle, podobasz się Bogu. Rozumiesz? Czy czynisz dobrze, czy źle, to tak samo jak z prawdziwym rodzicem. On kocha te dziecko swoje, bo to jest jego dziecko. Tak? Ale rodzic chce, żeby dziecku było dobrze. Okej? Żeby było mu dobrze. I żeby też to dziecko zostawiło konkretny ślad tej rodziny. Jesteś narodem. Narodem, rozumiesz? Narodem wybranym. Jesteś duchowym Izraelem. Narodem wybranym. Ludzie, spotkawszy ciebie, spotykają Jezusa. Rozumiesz? Twoje spotkanie z ludźmi to spotkanie ich z Mesjaszem. I twoje życie musi być napiętnowane uczynkami Jezusa. Napiętnowane uczynkami Jezusa. Galacjan 5:6. List do Galacjan 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Przeczytam wam z kilku innych przekładów. Biblia Warszawska mówi, wiara jest czynna w miłości. Na przykład Biblia Tysiąclecia mówi, wiara, która działa przez miłość. Wiara, która działa przez miłość. Biblia Warszawsko-Praska mówi, wiara owocująca czynami miłości.
Biblia Gdańska, stara Biblia Gdańska mówi wiara przez miłość skuteczna. Biblia Brzeska, również bardzo stare wydanie, mówi wiara przez miłość się sprawująca. I Biblia Poznańska, wiara ujawniająca swą moc dzięki miłości. Co to oznacza? To oznacza, że miłość jest pierwszym czynem wiary. Żeby nasza wiara była uwalniana, to może być uwalniana jedynie przez miłość. I miłość, przyjaciele, jest uczynkowa. Miłość to jest czynienie, a nie odczuwanie. Ludzie mówią, miłość to jest uczucie. Ja mówię, miłość to nie jest żadne uczucie. Miłość to jest system uczynków. Miłość jest uczynkowa. Miłość to jest działanie. Działanie. Działanie, a nie odczuwanie. To nie jest odczuwanie. Ludzie słuchają Disco Polo i myślą, że o to chodzi. Hej dziewczyno, nie bądź taka, postaw loda dla chłopaka. Szok to miłość. To nie jest miłość. To jest patologia. To są różne odczucia. O tym się pisze książki, nagrywa się filmy, robi się sztuki. To nie miłość. Miłość jest uczynkowa. Z tych wersetów to wynika. A więc co? Miłość się czyni, a nie miłość się czuje. Czuje się to różnego rodzaju sentymentalne zjawiska. Rozumiesz? Jak ja pogłaszczę mojego kota Filemona i on mnie nie ugryzie, to ja się bardzo dobrze czuję. Rozumiesz? Ale moja miłość do niego w ogóle nie jest przez to odczucie. Wiecie, przez co jest moja miłość do tego kota? Że daję pieniądze na jego żarcie. Rozumiecie? Dlatego on żyje tyle czasu. To jest moja miłość. Ta miłość to jest wyjęcie pieniędzy z portfela i to jest kupienie mu żarcia dla kota. Jak tak kocham mojego kota, ja go nie kocham, czy on, bo zobacz, innym razem mnie ugryzie albo mnie podrapie. Ja mam inne uczucia wobec niego. Kiedy on mnie na przykład podrapie albo uderzy, to chcę z niego kisiel zrobić. Takie mam odczucie dla niego. Rozumiesz, o co chodzi? Nienawidzę go wtedy. Całym sobą. Następnie zaś wyciągam pieniądze z portfela i kupuję mu żarcie. I żyję już 6 lat z tej miłości mojej, pozbawionej absolutnie uczuć pozytywnych w większości przypadków. Rozumiecie, o co kaman? Ten kot żyje przez miłość moją, która w ogóle jakoś się tutaj nie układa z tą w ogóle formułą emocjonalną, którą ja mam do niego. Bo raz go nienawidzę, a raz jest sympatyczny. Ale cały czas go kocham. Czym go kocham? Swoim portfelem. Tak? Swoim portfelem. Szczotkę mu kupiliśmy. Szczotkę. Wy w ogóle wiecie, ile kosztuje dobra szczotka dla kota? Kupiliśmy mu dobrą szczotkę. 60 zł. Jak ktoś to mnie nie powie, że ja nie kocham swojego kota, to pokażę mu tę szczotkę. Mówię, ty, ile kosztuje twój grzebień? Ile? 6 zł, 8, 12? Zobacz, ile to zgrzybło kosztuje. Ja go kocham, bo zobacz, co mu kupiłem. Żeby go plecki nie swędziały, co? Tak. Moją miłość do niego można policzyć. Twoją miłość można policzyć! Twoją miłość można policzyć! Twoją miłość można zobaczyć! Bo to jest uczynek wiary. To jest system uczynków wiary. Chcę, żebyście nie żyli enigmatyczną formułą emocjonalną. Gdzieś jest fajnie, to mnie kochają. Gdzieś jest niefajnie, to mnie nie kochają. Człowieku. Bzdura. Bzdura. Wiesz, gdzie cię kochają? Tam, gdzie inwestują w twoje życie. Tam, gdzie ci dają jeść, gdzie cię czeszą, rozumiesz mnie? Tam cię kochają, gdzie życie kładą. Tam cię kochają, gdzie życie kładą. I ty, żebyś kochał życie, masz kłaść.
bo inaczej to nie jest miłość, tylko enigma. Enigma. Miłość jest uczynkowa. Miłość to zorientowanie na drugiego człowieka. Zorientowanie. Wiecie, co to jest zorientowanie? Przeczytam wam kilka informacji na temat zorientowania. Po pierwsze, to pomoc komuś w zrozumieniu czegoś. Po drugie, to nadanie czemuś jakiegoś kierunku. Zobaczcie, co to w ogóle wszystko jest. Zorientowanie. Po trzecie, to jest ustawienie czegoś w odpowiednim położeniu. Po czwarte, to jest pewnego rodzaju zrozumienie jakiegoś zjawiska. To jest zorientowanie. Następnie to jest zdanie sobie sprawy z tego, gdzie co jest w ogóle, o co chodzi. I następnie to jest skłonienie się ku czemuś lub komuś, zorientowanie na drugiego człowieka. Miłość do drugiego człowieka polega na swoistym skupieniu się na owym człowieku w celu rozpoczęcia wobec niego działań, które wniosą do jego życia wyzwalającą prawdę i praktyczną pomoc. To jest zorientowanie na człowieku, to jest kochanie człowieka, to jest zrobienie wszystkiego wobec człowieka, aby wprowadzić do jego życia wyzwalającą prawdę i zastosować realną pomoc. To jest miłość, to nie jest pogłaskanie kogoś po głowie. Jak ktoś jest alkoholikiem, to jak ja cię pogłaszczę po głowie, to ci nie pomogę. Niestety. I teraz twój krok będzie w tym, że podejmiesz decyzję, że nie będziesz chciał nim być. Zostań do końca, to cię uwolnimy, a potem pomożemy przestać być alkoholikiem. Bo ja to wiem, jak to zrobić. Jeżeli chcesz realnie kochać, to musisz wprowadzać do czyjegoś życia po pierwsze prawdę, po drugie praktyczną pomoc na podstawie tej prawdy. Rozumiecie, o czym mówię? To jest kochanie. Kochanie to nie jest, ja nie wiem. Ludzie myślą, że kochanie polega na współczuciu tylko. Przychodzę, współczuję to. Tak, ja rozumiem jakiś twój ból. I tak go troszkę tylko rozumiem, bo więcej go nie zrozumiem. Mogę go zrozumieć w 1% może. Więcej nie zrozumiem twojego bólu. Bo to ciebie boli, nie mnie. Nie będę też udawał, że tak super cię rozumiem, bo cię nie rozumiem. Mogę niektórych rozumieć. Byłem ćpunem. Ćpunów umiem zrozumieć. Nie byłem alkoholikiem, alkoholika nie zrozumiem. Chociaż mój ojciec był alkoholikiem, patrzyłem na to przez całe życie. Ale bardziej mi zrozumieć jest ćpuna. Potrafię zrozumieć więźnia, bo byłem więźniem przez wiele lat. Siedziałem przez 10 lat w więzieniu. Umiem to zrozumieć, ale to i tak jest maleńka rzecz. Co z tego? Co z mojego zrozumienia? Ja potrzebuję przynieść komuś prawdę, a potem zaproponować mu realną pomoc. Rozumiecie? Tu nie ma czegoś takiego, że my funkcjonujemy na zasadach takich, że my kochamy enigmatyczną miłością. To bzdura. Tak nie możemy funkcjonować ani jako wspólnota, ani jako zespół. Nasza wiara musi być widoczna. Nie przez humanistyczne działania. Wiecie, jak tutaj zaczynaliśmy lata temu ewangelizować, przychodzili różni ludzie, mówili: a kiedy będziecie rozdawać kanapki? Ja mówię, my nie rozdajemy kanapek, zrozumiesz mnie? A tam rozdają na patelni. Ja mówię, to iść na patelnię, to ci dadzą kanapkę. Tutaj zrozumiesz inną rzecz. Ja cię tutaj nauczę, w jaki sposób przestać być nałogowcem i stać się zamożnym człowiekiem. Ja ci dam wędkę, nauczę cię łowić. Łowić, a nie będę cię karmił całe życie. Ja przez 3 lata prowadziłem z żoną w ośrodku dla bezdomnych kościół. Ludzie przyjmowali cuda. Cuda widzieliśmy takiej ilości jak nigdy. A jednocześnie, żeby ktoś poszedł do pracy, żeby wyrobił sobie dowód osobisty, to potrzeba było człowieku chyba potrójnej mocy z nieba. Człowieku, łatwiej rak znikał z człowieka, niż dowód sobie zrobił. My musieliśmy się o niego z tydzień modlić.
żeby go puściły demony, o nazwie nie potrzebujesz dowodu osobistego. Rozumiesz, Ocukaman? I teraz ci ludzie przychodzili i mówi, daj mi jeść. Ja mówię, zaraz, spokojnie. Przecież ty masz, człowieku, 36 lat, jesteś zdrowy jak byk rozpłodowy. W ogóle czego ty, co tutaj robisz w tym w ogóle ośrodku? Ty, co ty tu robisz? Jakie ty masz wykształcenie? Ja mówię, średnie. Ja mówię, ty, ja mam podstawowe, człowieku, i umiem żyć. A ty masz średnie i nie potrafisz? Dawaj i żyj! Przyjmij Jezusa i żyj! Żyj! My dawaliśmy ludziom zawsze narzędzia do ręki. To jest realna miłość. Miłość nie polega na tym, żeby ciągle kogoś bronić. Miłość polega na tym, żeby kogoś nauczyć, aby sam się bronił. Miłość nie polega na tym, żeby ciągle komuś pomagać. Miłość polega na tym, żeby kogoś wprowadzić w miejsce, gdzie on będzie potrafił sam. Jednocześnie ta sama miłość jest czuła na słabość człowieka. Kiedy widzimy człowieka w położeniu, które jest już dla niego totalnym zerem, wtedy oddajemy mu swoje serce. I tutaj już wtedy nie ma miejsca na mądrzenie się. Ja nieraz widziałem mundrusiów takich, że już nawet u nas w kościele, w naszej społeczności, że ktoś potrzebował pieniędzy i podchodził do niego ktoś, kto mógł dać mu te pieniądze. Ale mu tych pieniędzy nie dał, tylko mówił, wiesz, bracie, wiesz. Słuchaj, on jest w dobrym nauczaniu, on wierzy, tylko że teraz ma trudny moment. Nie wrzucamy wszystkiego do jednego garka. Umiemy rozpoznawać rzeczy. Mądrze rozpatrujemy zjawiska. Rozumiecie? Chcę, żebyście zaczęli widzieć te rzeczy. Zorientowanie na drugiego człowieka. Ostatni werset wam przeczytam. Pierwszy list Jana 3,18. Słowo Boże mówi tak. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Moja żona, nie wiem, gdzie jest moja żona, a z dziećmi jest, bardzo rzadko mówi, że mnie kocha. Ja w ogóle mógłbym założyć sobie taki zeszyt zatytułowany Rzadkie mówienie, że cię kocham. Bardzo rzadko od mojej żony słyszę, że ona mnie kocha. Bardzo rzadko. Ona w ogóle nie jest wylewna w tym, że podejść do mnie, powiedzieć, ja tak cię kocham. Chyba nie słyszałem takiego czegoś od niej. Tak cię kocham. Ale wiecie co? Ja, kiedy patrzę na jej życie wobec mojej osoby, to ja widzę jej absolutne oddanie życia. Ona mnie kocha każdą sekundą. Ona mnie kocha w swoim czynie. Rozumiecie? Życie by za mnie oddała. Życie by oddała. Nie językiem. Wiecie, jak usługuję ludziom, często ludzie mówią do mnie, jak bardzo potrzebują, żeby w małżeństwie ktoś był dla nich taki wylewny emocjonalnie. Dużo kobiet tak na przykład mówi. Ja bym tak chciała, że mój mąż taki był wylewny. Ja mówię, ale oprócz tego, że on taki wylewny nie jest, to czy to jest dobry mąż? No dobry. Dba o mnie. Pracuje. Mam wszystko, czego potrzebuję. Jest w ogóle cały czas przy mnie. Ja mówię, ale nie jest taki wylewny, że się tak rzuca i że tak kocham cię i w ogóle taki nie jest. No nie jest, a ja bym takiego chciała męża. Ja mówię, kurczę, ciężka sprawa. Ciężka rzecz. Ja mówię, a skąd wzięłaś taki wzorzec? Z dynastii czy z Santa Barbary? Z czego? Bo nie z Biblii. Trzeba się uczyć komunikacji. Uczymy ludzi komunikować. Uczymy facetów, że mają mówić w ogóle. Mówię, mów. Kocham cię. Jesteś dla mnie ważna.
jesteś piękna. On się zastanawia, po co jej to mówić? Przecież w ogóle przecież ja wiem, że ona jest piękna i ona wie, że jest piękna. Wszyscy wiemy, że ona jest piękna. Ale ona potrzebuje słyszeć, to się naucz tego, to jest komunikacja. To jest tak jak kupienie komuś bombonierki. Rozumiesz, o co chodzi? Kup jej to bombonierkę. Zrób jej to. Kup jej te kwiaty, tam coś jej kup. Powiedz, że jest piękna. To nie chodzi o to. Powiedz, bo to jest ważne dla niej. Dla ciebie to nie jest tak ważne. Dla ciebie jest ważne, żeby cię szanowała. Ty lubisz być szanowany, bo ty jesteś wielki tygrys. Róg mocy. I też, żeby był tak się, taki, żebyś był, tak. I ona, i też dziewczyny uczymy, no tak traktujcie tych facetów, tak podchodźcie do nich, bo jest rogu mocy mój. Taka się czuje przy tobie bezpieczna, że tam ona sobie świetnie daje radę, człowieku. Rozumiesz, tak by człowiek, facet tak by wziął na zdrowy rozum, popatrzeć w ogóle tylko na poród kobiety. Rozumiecie? Że to trzeba być naprawdę dzielną osobą, żeby przez otwór wielkości cytryny przepchnąć arbuza. Rozumiecie? To trzeba być dzielności do tego, wiesz o co chodzi. I ciekawe, że o tym za specjalnie nikt nie mówi, wiesz, nie? No ale facet potrzebuje, żeby powiedzieć, tak jesteś tutaj taki, Więc uczymy komunikacji, ale prawdą jest to, co mówi słowo. Nie miłujemy słowem, nie miłujemy językiem. Czym my miłujemy? Czynem i prawdą! Czynem i prawdą! Na tym bazujemy! Kładziemy fundamenty prawdy. Pamiętajcie ludzie, miłość wyrasta z prawdy. Co robimy? Ładujemy prawdę wokół nas i następnie uwalniamy uczynki miłosne. Działamy. Działajmy. Działajmy miłośnie. Dbajmy o siebie nawzajem. Dbajmy o ten świat. Niech królestwo się szerzy. Rozumiesz? Jeżeli jesteś człowiekiem wiary, to niech twoja wiara będzie widzialna w twoich uczynkach. Nie dla Boga, bo Boga zaspokoił Jezus, ale dla innych ludzi. Twoja wiara musi być widzialna. Widzialna przez twoje uczynki. Nie przez to, że ty się nagadasz, nie przez to, że się symbolami obwiesisz. Rozumiesz? Nie! Nie! Przez twoje miłosne uczynki. Proszę cię, bądź takim człowiekiem. Bądź takim człowiekiem. Wstańmy proszę, podziękujmy Bogu. Ojcze, my dziękujemy ci za dzisiejszy dzień. Ojcze, my dziękujemy, że twój Święty Duch działa wśród nas. Że twój Święty Duch prowadzi nas we wszelką prawdę. Dziękujemy ci, Panie Boże, że my jesteśmy ludźmi, którzy nie miłują językiem, Ojcze, ale miłują czynem i prawdą. Ojcze, my jesteśmy twoim Kościołem. Ojcze, nasza wiara, ona wydaje uczynki, Ojcze. Ojcze, ja chcę teraz, aby twój Święty Duch wypełnił każdego tutaj człowieka, który jest. Ojcze, ja chcę, aby uczynki wiary manifestowały się przez ludzi. Niech manifestuje się przez nich moc. Ojcze, niech idą do świata, szerząc twoje królestwo w mocy. Niech nie ulegają humanizmowi i religii. Niech siebie nawzajem kochają, jak siebie samych, Ojcze. Niech kładą życie dla siebie, Ojcze. Niech ta potężna bryła przebudzenia toczy się. Wywyższamy cię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.